Żenująco było w czasie meczu, ale może jeszcze bardziej po nim. Grzegorz Lato oznajmił, że Leo Benhaker nie jest już trenerem kadry. Ten dowiedział się o tym jednak nie od niego, a od dziennikarzy. W wywiadzie dla holenderskiego radia sugerował, że prezes PZPN reagował emocjonalnie, bo za dużo wypił. Nie zamierza już nigdy ani z nim rozmawiać, ani nawet podać mu ręki. Dla nas wszystkich finał jest taki, że polskich piłkarzy na pewno nie zobaczymy na mundialu. Jarosław Kuś. Rozstania nigdy nie są miłe, ale to rozstanie jest szczególnie nieudane. Tuż po tragicznym meczu ze Słowenią prezes PZPN Grzegorz Lato zwolnił Leo Benhakera, ale najpierw powiedział to dziennikarzom. Myślę, że to normalna sprawa, że najpierw powinien powiedzieć to mnie. Benhaker po meczu do Polski nie wrócił. Działaczy PZPN na lotnisku witał tłum dziennikarzy. Prezes Lato przeprasza, że o zwolnieniu pierwszy nie usłyszał trener. Nie ukrywam, że trochę się pośpieszyłem z racji tego, że powinienem najpierw poinformować trenera. Taka jest moja dzisiejsza, na zimno, opinia, ale ta decyzja jest niepodważalna. We wtorek Lato chce się spotkać z Benhakerem i rozwiązać umowę. Wśród kandydatów na trenera reprezentacji Polski wymienia się cztery nazwiska: Kasperczak, Majewski, Skorża i Smuda. W dwóch ostatnich meczach eliminacji do Mistrzostw Świata z Czechami i Słowacją reprezentację ma poprowadzić trener tymczasowy, najprawdopodobniej Stefan Majewski. Nie mogę tego potwierdzić ani zaprzeczyć, ponieważ jeszcze nie rozmawiałem z prezesem. Bilans Benhakera z reprezentacją Polski to 47 spotkań, 22 zwycięstwa, 13 remisów i 12 porażek. Był czas, gdy kibice nie wyobrażali sobie reprezentacji bez niego. Trenerem Polaków został 3 lata temu. Jako pierwszy wprowadził naszą reprezentację do Mistrzostw Europy. Wtedy został bohaterem mediów i polityków. Gościli go dwaj premierzy, a prezydent odznaczył orderem odrodzenia Polski. Na Euro 2008 przyszło rozczarowanie, 2 porażki i remis i było coraz gorzej. Pojawiały się kolejne spory Benhakera z PZPN-em. Godzili się 2 razy. To kadrze nie pomagało. Wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za przygotowanie. Nikt mu w tym nie przeszkadzał. Powtarzam, nikt mu nie przeszkadzał. Nikt pod nim dołków nie kopał. Ale i piłkarze nie są bez winy. Artur Boruc był na Euro bohaterem. W eliminacjach do mundialu tylko jego błędy w 2 meczach pozbawiły nas cennych punktów. Następny ważny mecz reprezentacja Polski zagra za 1002 dni w Warszawie na Euro 2012 na stadionie, którego jeszcze nie ma. Nie ma stadionu, nie ma reprezentacji, nie ma trenera. Wydaje się, że może być już tylko lepiej, choć jeśli chodzi o polską piłkę, takiej pewności nie ma. Jarosław Kuś, Wiadomości.